emocji nie będzie brakowało. One dopiero się zaczną. Jest Piotr Witwicki razem z nami, a to oznacza, że czas na nasz wieczór wyborczy. Polska wybiera Eurowybory 2024. Który będzie można oglądać w Polsat News, w wydarzeniach 24, Polsat News Polityka i oczywiście na stronie głównej Interii. Dobry wieczór Państwu, to jest wieczór wyborczy. Polska wybiera Eurowybory 2024. Piotr Witwicki i Katarzyna Zdanowicz. Witamy widzów Polsat News Wydarzeń 24 i Polsat News Polityka. Już za nieco ponad półtorej godziny dowiemy się, kto przez najbliższe 5 lat będzie reprezentował nasz kraj w Parlamencie Europejskim. Punktualnie o 21:00 pokażemy pierwsze sondażowe wyniki przygotowane przez pracownię Ipsos. Dowiemy się, kto wygra, a kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki. Przypominamy, że obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy, który daje prawo do uzyskania mandatów. No właśnie, mandaty do zdobycia, będzie ich 53, to o jeden więcej niż w poprzednich latach. Kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych i tu warto zaznaczyć, że liczba mandatów w danym okręgu nie jest jeszcze z góry zależała od frekwencji. Dlatego tak ważna jest mobilizacja wśród wyborców, bo może się okazać, że w niektórych okręgach mandatów będzie 7, a w innych 1 czy 2. Mobilizacja, proszę Państwa, na pewno tej mobilizacji nie brakuje absolutnie w naszym zespole. Będą dziś z Państwem także Marta Budzyńska, Bogdan Rymanowski, Mateusz Białkowski i Agnieszka Gozdyra. Nasi dziennikarze są nie tylko w studiu, ale oczywiście we wszystkich ogólnopolskich sztabach, których jest 7. I zgodnie z numerami wylosowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą, lista numer 1 to Trzecia Droga i Marcin Fiołek. Lista numer 2 to Konfederacja i Wojciech Dąbrowski. W sztabie bezpartyjnych samorządowców Normalna Polska w normalnej Europie jest Weronika Korol. Numer 4 to Komitet Polexit w Krakowie jest Agnieszka Molenta. Czas na Koalicję Obywatelską i lista numer 5, tam jest Dariusz Ociepa. W sztabie z kolei Lewicy w pełnej gotowości Grzegorz Kępka. I ostatni komitet, lista numer 7, to Prawo i Sprawiedliwość i Mira Skórka. Dziękujemy. Będziemy oczywiście do Was wracać. Połączymy się także z naszą reporterką, która jest w Państwowej Komisji Wyborczej i sprawdzimy, czy głosowanie przebiega bez zakłóceń. No właśnie, skoro mówimy o frekwencji, to ta jest odmieniana dzisiaj przez wszystkie przypadki. To jest dowód na to, jak jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. To pytanie, czy będzie rekordowa. O, to KW. Do godziny 18.30 zagłosowało niespełna ponad 28% wyborców. 5 lat temu o tej porze w lokalach było już 32.